Dzień dobry moi drodzy, na szybko, naprawdę na szybko, proszę bardzo, tutaj po lewej stronie jest ten kod wydrukowany na Easythreed X1, po prawej stronie te same parametry druku, tylko użyty filament PETG, czyli dokładnie to, co powiedziałem w filmie. Słuchajcie, widząc ten wydruk biały, tutaj naprawdę nie ma się czego doczepić, oprócz tych takich blobów, takiego wycieku filamentu na krawędziach, ale to jest spowodowane brakiem chłodzenia. Filament PLA po prostu się rozpływa wtedy w tych miejscach. Co widać, prawda? Ale widząc taki obiekt, od razu osoba, która zna się po prostu na technice druku, wie, że wystarczy włączyć chłodzenie, czyli jest za wysoka temperatura. Proszę bardzo. I to też zrobiłem, zmieniając filament na taki, który chłodzenia nie potrzebuje. I zobaczcie. Ten ogonek bez podparcia, 45 stopni i mamy pięknie wydrukowanego kota. Nawet te wąsy wyszły. Czekajcie, jeszcze tu mam zooma w kamerze. Teraz będzie widać jeszcze lepiej. Widzicie, tam te wąsy są wypuszczone do przodu. No jakość druku jest naprawdę petarda. Zobaczcie tutaj na tych uszkach. Nie ma się czego tutaj doczepić. Wszystkie narożniki, zobaczcie, są proste i ładne. Żadnych tych wycieków filamentu już nie ma. Więc tutaj moja prośba wielka do, szczególnie do osób, które komentują właśnie nasze filmy. Proszę was, słuchajcie, wstrzymajcie się czasami z negatywnym komentarzem. Jeśli nie macie danego produktu, jeśli nie wiecie, macie za mało jakiejś informacji, dopytajcie, nie krytykujcie czegoś, bo to wychodzi tylko jakby no wasza niewiedza w tym temacie. Więc żeby wydrukować tego kotka z PLA, też wam pokażę w kolejnym filmie, co zrobić. Wystarczy tutaj dodrukować ze strony producenta dyszę i przekładamy wiatrak, robimy chłodzenie do właśnie PLA. Opcja druga, drukujemy po prostu z PETG, który oczywiście jest materiałem lepszym, może troszeczkę droższym, ale jakość druku z drukarki, słuchajcie, za $100, niecałe 90 dolców. Dobra, tyle na dzisiaj, do zobaczenia już wkrótce, cześć!